Dobry wieczór. Zaczynamy punktualnie, ponieważ jesteśmy transmitowani przez Facebook i przez YouTube. Ja się nazywam Wojciech Bagiński, jestem z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich. Spotykamy się w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Spotykamy się z okazji Światowego Dnia Mokradeł, który na całym świecie jest obchodzony od 51 lat. Ten dzień został ustanowiony dla upamiętnienia albo podkreślenia momentu podpisania konwencji ramsarskiej, która ma na celu zwrócenie uwagi na stan zasobów wodnych na całej planecie, a szczególnych zresztą zasobów, mianowicie pogranicza lądu i wody, czyli takiego środowiska, gdzie rodzi się życie, gdzie kwitnie bioróżnorodność. 71 lat temu już zaczęto się troszczyć o te obszary, szczególnie o te obszary. Konwencja została podpisana w Iranie, w mieście Ramsar. A to dlatego, że Morze Kaspijskie już wtedy zaczęło być poddawane ostrej antropopresji. Zaczęto osuszać bagna, budować tamy, przesiedlać ludzi. Tak, mimo to te lata 70. były w gruncie rzeczy wobec tego, co teraz wiemy, czego doświadczamy, może nie wiemy, ale już doświadczamy, no to był taki wręcz niewinny okres. Problemy, które wtedy były do rozwiązania, to było nadużywanie detergentów w gospodarstwach domowych, to było nadużywanie nawozów azotowych w agrokulturze, to był problem kwaśnych deszczów związany z wyziewami z przemysłu ciężkiego i to był problem pestycydów, które dostawały się do żywności i no, ludzie zaczynali to odczuwać. No mimo wszystko, ja byłem wtedy licealistą i wydawało mi się, że to są dość proste problemy do rozwiązania. Może trzeba po prostu mniej prać, ale nie dało się tak, tego w ten sposób rozwiązać. Natomiast teraz no wręcz niebo wali nam się na głowę. W tej chwili mamy planetarny kryzys środowiskowy. I chcemy dzisiaj Państwa zaprosić na wykład pani profesor Ewy Bińczyk z Katedry Filozofii Praktycznej z UMK w Toruniu, która opowie nam nie o samym, myślę, kryzysie, jak sobie z nim radzić, tylko o czymś równie trudnym, a nas bezpośrednio dotykającym, bo opowie nam, jak sobie radzić z informacją o tym kryzysie, która jest przekazywana przez różnego rodzaju media i w zasadzie kształtuje nasze zachowania. A jak w tej chwili, czym stała się w tej chwili informacja, no to w porównaniu z latami 70., no wiemy wszyscy. Także chciałbym zaprosić panią profesor do wygłoszenia wykładu Planetarny kryzys środowiskowy i problem wyparcia. Po wykładzie będę chciał, ponieważ mam przywilej w ogóle trzymania mikrofonu, ale też nie mogę go nikomu przekazać ze względów sanitarnych, więc będę zbierał od Państwa pytania i przekazywał pani profesor. No tak, po wykładzie będziemy chcieli Państwa zaprosić na drugie wydarzenie związane, przygotowane przez Towarzystwo IPROM
związane ze Światowym Dniem Mokradeł, mianowicie na wystawę fotografii naszego kolegi z stowarzyszenia Wojtka Cholnickiego, który od lat właśnie penetrował te obszary i ma mnóstwo notatek. Tam na sali wystawowej będą leżały materiały, mianowicie tutaj dzięki pani, która z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyniosła nam folderek o obszarach ramsarskich w Polsce, czyli takich obszarach, które konwencja ramsarska uznała za szczególnie, stopniowo oczywiście, za szczególnie cenne. I pamiątka, zamiast katalogu z wystawy, jest to pamiątka, kartka pocztowa ze zdjęciem Wojtka, który pewnie może będzie chciał podpisywać. Tak, chciałbym już rozpocząć to pierwsze wydarzenie i będę zmieniał slajdy na prośbę pani profesor i po wykładzie będę bardzo prosił o pytania, wypowiedzi i będę je głosił z tej sceny. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Jak rozumiem, mogę rozpoczynać, tak, wykład. Chciałam podziękować, podziękować doktorowi Wojtkowi Bagińskiemu za zaproszenie. Zaproszenie z ramienia Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich. Dziękuję też Promowi Kultury. Jest mi bardzo miło, że Państwo dzisiejszy wieczór też zechcieliście poświęcić na te niełatwe tematy. W tytule mamy planetarny kryzys środowiskowy i niestety już muszę tutaj zrobić małe zastrzeżenie do pojęcia kryzysu, które w ocenie ekspertów jest nazbyt optymistyczne, bo kryzys zazwyczaj zakłada, że mamy do czynienia z pewnym przesileniem, ku któremu jak gdyby optymistycznie możemy mieć nadzieję, że je przezwyciężymy. Wszystko zależy od tego, jak zachowamy się politycznie w najbliższych latach i dekadach. Nie wiemy jeszcze, czy to jest kryzys i czy uda się go przezwyciężyć. Z badań, o których będę dzisiaj do Państwa mówiła, wynika, że zachodzi wielka zmiana systemów planetarnych, która bardzo możliwe skończy się ich destabilizacją. W takiej deklaracji amsterdamskiej z 2001 roku ekspertów czytamy: Global environmental change is real and is happening now. Już wtedy, 20 ponad lat temu, pisali eksperci, mówili nam eksperci o tym, że zachodzi globalna zmiana środowiskowa, że jest ona realna i dzieje się teraz. Dzisiaj w kontekście też tych problemów chcę skupić się dla Państwa na problemie wyparcia, dotyczącego trudnych stosunku emocjonalnego nas wszystkich, pewnych mechanizmów społecznych, instytucjonalnych. Chcę zaznaczyć, że ja jestem filozofką nauki i socjolożką i to, co robię od strony metodologicznej, jest to analiza retoryki, dyskusji na temat współczesnego planetarnego kryzysu środowiskowego, która to retoryka obejmuje bardzo wiele różnych dziedzin, ponieważ jest to dyskusja do głębi interdyscyplinarna. I będę Państwu zdawała sprawę z tego, jakie tezy dominują w tej dyskusji, jakie występują pojęcia, metafory i jakie są jej założenia. I poproszę bardzo serdecznie o kolejny slajd. Tutaj Państwo widzą na slajdzie niektóre z moich lektur, na których opieram dzisiejszy wykład i też to, co znajdziecie Państwo w książce Epoka Człowieka. I chcę zaznaczyć, że w tytule nie bez powodu używam kategorii fetyszyzacji redukcji emisji. Dlatego, że w ostatnim roku coraz częściej socjologowie, diagności mówią o tym, że na pewno to Państwo zauważyliście, że w debacie publicznej otaczać nas zaczyna polityczna nowomowa dotycząca tej konieczności redukcji emisji, a fetyszyzacja problemu emisji polega na tym, że staje się on takim jedynym wystarczającym celem ludzkości. Natomiast z badań
rozległych dziedzin wynika, że nie tylko o emisję tutaj chodzi. Mamy sprzężony problem procesów, które zachodzą nie tylko w atmosferze, ale również litosferze, biosferze i hydrosferze. Nie bez powodu dzisiaj obchodzimy Dzień Mokradeł, a taki wykład kieruję do Państwa właśnie w takim dniu. My tutaj w obrębie dyskusji o planetarnym kryzysie środowiskowym będziemy poruszać się w przestrzeni tematów dotyczących czegoś, co naukowcy w raportach określają w ten sposób. Sieć życia na Ziemi jest postrzępiona. Piszą, mamy do czynienia, żyjemy w epoce anihilacji biosfery. W tej chwili ocieplenie, jeżeli chodzi o pomiary w stosunku do tego, co było średnią temperaturą globalną na Ziemi w epoce przed industrializacją, wynosi 1,1 stopnia Celsjusza. W Puerto Rico lasy ociepliły się już o 2 stopnie, bo te procesy zachodzą tam szybciej. W jednym z opracowań przeczytałam, że w ciągu ostatnich 36 lat w Puerto Rico odnotowali badacze spadek biomasy owadów o 98%. Dlatego chcę podkreślić, że mamy tutaj szereg ze sobą posprzęganych problemów i takie monumentalne wyzwanie. W obliczu zagrożenia stoją wszystkie systemy planetarne. To nie jest zabawa w redukcję emisji. To nie jest sytuacja, w której redukcja emisji wystarczy do tego, jest dobrym początkiem i naszym ważnym celem, ale chcę podkreślić, że chociaż na plan pierwszy wybija się w debacie publicznej, to za nią skrywa się cały galimatias różnych innych bardzo poważnych problemów. I poproszę kolejny slajd, Wojtku. Dziękuję bardzo. Nie byłoby na pewno naszej świadomości globalnej, że to położenie jest tak patowe, gdyby nie tak zwana nauka o systemie Ziemi. I raporty, często setek naukowców, setek recenzentów, raporty dotyczące właśnie kondycji systemów planetarnych, które w różnych instytucjach powiązanych z ONZ i niepowiązanych naukowcy, eksperci dla nas tworzą. Niektórzy komentatorzy mówią, że powstanie i konsolidacja tej nauki o systemie Ziemi to jest druga rewolucja kopernikańska. Tak ważna jest z punktu widzenia naszej wiedzy o tym, co nas otacza. Nauka o systemie Ziemi nam pokazała, że nie możemy patrzeć na otaczające nas środowisko, przyrodę, jak na bierny zasób niepowiązanych ze sobą elementów. Musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z systemem sprzężeń zwrotnych. To, co tutaj Państwo widzicie, to są tak zwane granice planetarne, które naukowcy, eksperci próbują dla ludzkości lokalizować. Granice planetarne to są parametry, których nie chcemy przekroczyć, degradując środowisko, niszcząc środowisko, modyfikując gleby, otoczenie, wody, oceany, dlatego że ich przekroczenie oznacza ogromne zagrożenie dla życia, które znamy, życia epoki Holocenu. Tak jak Państwo widzicie tutaj, te granice, niektóre z nich mamy problemy metodologiczne, żeby je ocenić jeszcze. Na przykład chemiczne zanieczyszczenie. Z powodów metodologicznych nie wiemy, jak ono wygląda. To nie jest tak, że jest tutaj sytuacja komfortowa. Cztery granice są oceniane jako w tej chwili już przekroczone. One są ze sobą oczywiście posprzęgane, te strefy. I tutaj typowe jest to pojęcie dla debaty o planetarnym kryzysie środowiskowym. Pojęcie granic, których nie chcemy przekroczyć, bo zajdą procesy nieodwracalne. I znowu, niestety, komentatorzy, socjologowie podkreślają, że i te granice, i to pojęcie jest fetyszyzowane, bo ludzkość próbuje myśleć o tych granicach w takim kontekście, że to jest taki próg, do którego jeszcze wolno nabrudzić. Taki próg, którym jeszcze bezpiecznie możemy kontynuować to, co znamy i nie brać za to odpowiedzialności. Na pewno Państwo słyszeliście taką kategorię budżetu emisji. Ja byłam w zeszłym roku, pisałam na prośbę animatorów kultury z Łodzi taki list do ludzi, którzy urodzili się w październiku zeszłego roku, do dzieci.
I w tym liście musiałam stwierdzić do nich, że kiedy będą te dzieci urodzone w październiku 2021 roku, kiedy będą miały 7 lat, to wedle oceny ekspertów wyczerpie się tak zwany budżet emisji gazów cieplarnianych. To znaczy, że jeszcze przez te 7 lat, te 6 lat w tej chwili możemy spokojnie brudzić z czystym sumieniem, nie biorąc za te procesy odpowiedzialności. Także mamy dyskusję, która toczy się wedle pewnych parametrów. Mamy w debacie publicznej kategorię osiągnijmy zero emisji netto do roku 2050, ale pamiętajmy, że to nie są nigdy tylko pojedyncze cele, ale tak naprawdę stoimy w obliczu niesłychanie złożonych wyzwań. I poproszę o kolejny slajd. Dziękuję bardzo. Ta dyskusja o planetarnym kryzysie środowiskowym, co mnie uderzyło, kiedy badałam jej retorykę, to są teksty po 2010 roku, najnowsza retoryka dyskusji o tym, co dzieje się ze środowiskiem, jest o wiele bardziej dramatyczna niż to, jak dotąd rozmawialiśmy o środowisku. I w swojej książce podkreślałam, że ten dramatyzm wynika ze skali, z proporcji, z przekroczenia pewnych proporcji uznawanych za etyczne, z czegoś, co kolokwialnie byśmy nazwali przegięciem gatunku Homo sapiens, jeżeli chodzi o jego ekspansję i interwencję. Dlatego tutaj na tym slajdzie umieszczam takie zdjęcie, ale ono jest chyba niepotrzebne, bo dane mówią same za siebie, które tutaj Państwo widzicie. Rok 2020 jest bardzo ważnym rokiem dla badaczy, dlatego że to jest pierwszy moment, pierwszy raz w historii, kiedy to, co wytworzyliśmy, masa technosfery, czyli plastiku, betonu, asfaltu, wszystkich naszych wytworów, przekroczyła biomasę, całą biomasę planety. W roku 1900 technosfera stanowiła 3% w stosunku do biomasy. Szacuje się, że w 2040 technosfera, jeżeli nic nie zmienimy, jeżeli będziemy dalej kontynuować business as usual, osiągnie wymiar trzykrotnie tego, co zostanie jako biomasa. To dlatego, no bez żadnej przesady, proszę Państwa, eksperci nam piszą w raportach, że mamy w zasadzie do czynienia z technosferą na Ziemi, z enklawami biosfery, takimi jak mokradła, które też, jak Państwo widzicie, są zagrożone i powinniśmy je chronić. Te dane mnie bardzo mocno poruszyły moją wyobraźnię, które tutaj Państwo widzicie. One pokazują, że to nie jest tak w tej chwili, trudno myśleć o tym, co nas otacza w kategoriach takiego dualizmu, że mamy osobno społeczeństwo i człowieka i osobno naturę, przyrodę, która stanowi takie zewnętrzne naszego działania. Ja podzielam fascynację koncepcją teorii aktora sieci, którą też fascynuje się dr Wojtek Bagiński, Brunona Latoura. I bardzo dawno już temu widziałam u Latoura, który jest jednym z najbardziej cytowanych w tej chwili socjologów świata, takie stwierdzenia, że my nie możemy już mówić o tym, że żyjemy w społeczeństwie. On proponuje, żeby te kategorie zastąpić kategorią zbiorowości, niesłychanego takiego integralnego połączenia ze sobą ludzi i czynników pozaludzkich. To mogą być mokradła i ten beton, który tutaj Państwo widzicie, połączony z relacjami społecznymi, ale to jest też mikroplastik, który znajdziemy w rowie mariańskim nawet i w naszych własnych organizmach. To są antydepresanty i antykoncepcyjne leki, które znajdujemy w organizmach ryb w naszych rzekach. To sprzężenie tego, co ludzkie, co wytworzone przez człowieka i tego, co uznawaliśmy dotąd za pozaludzkie, jest niesłychanie silne, dlatego Latour mówi o takim symbiotycznym połączeniu i wprowadza taki postulat reprezentacji tego, co pozaludzkie, technologiczne, ale i przyrodnicze w sferze politycznej, dlatego że zbiorowość to jest współodpowiedzialność i twierdzi Latour, jesteśmy w epoce końca pojęcia niezależnego społeczeństwa. Nie ma społeczeństwa, które nie byłoby zależne od mokradeł, od tego, ile mamy dwutlenku węgla i od mikroplastiku.
Poproszę kolejny slajd. Ten slajd również na mnie, pierwszy raz go zobaczyłam, zrobił ogromne wrażenie, ja tego nie wiedziałam. Tutaj pod koniec tego wykresu widzicie niezwykle stabilne uwarunkowania holocenu. Małe skoki, prawda, na ostatniej, że tak powiem, prostej. I holocen to jest właśnie epoka, w której rozwija się nasz gatunek, rolnictwo, kolonizujemy kontynenty, tworzymy nasze praktyki, nasze społeczeństwa, nasz sposób życia. I to, o czym mówią nam badacze, uczulając na możliwość przekroczenia granic planetarnych, to jest ryzyko wytrącenia planety ze stabilnych uwarunkowań holocenu. To nie jest tak, że na skutek degradacji środowiska przez człowieka zagrożone jest życie w ogóle na Ziemi. Samemu życiu jako takiemu, czy Ziemi, nie zagraża wielkie ryzyko. Stawką w grze jest życie epoki holocenu, to, które my znamy i od którego bardzo mocno zależymy. Dlatego ta dyskusja, mimo wszystko, mimo tego, że chcemy mówić dzisiaj o mokradłach, chcemy mówić o środowisku, zobaczcie Państwo, jest cały czas dyskusją o nas samych, o tym, czy możliwe będzie zachowanie zorganizowanego ładu społecznego w najbliższych dekadach, pod koniec tego stulecia, z uwagi na to, co przewidują dla nas eksperci, mówiący nam o możliwych tąpnięciach. Poproszę kolejny slajd. Na tym slajdzie ja wybrałam dla Państwa pojęcia, które bardzo często powtarzają się w tekstach po 2010 roku ludzi, którzy piszą o tym, co dzieje się ze środowiskiem. Naukowcy z obszaru nauki o systemie Ziemi, zrównoważonego rozwoju, klimatolodzy, geologowie, biolodzy, historycy środowiska, antropologowie, humaniści posługują się kategoriami, które kiedy się im bliżej przyjrzeć, one wszystkie pokazują bardzo bolesny problem i ciekawy też problem i trudny filozoficznie nieodwracalności. Moja teza jest taka, że retoryka współczesności to jest retoryka nieodwracalnych strat, przyglądania się tym nieodwracalnym stratom. I te wszystkie pojęcia w zasadzie próbują nam to pokazać. Pojęcie świata bez precedensu bardzo często pojawiało się pośród badaczy, którzy pokazywali, co dzieje się, szczególnie w XX wieku, z różnymi parametrami hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery. Pojęcie niepowetowanej straty, zobaczcie Państwo, odnoszone na przykład do wysp, o których wiemy, że zostaną one zalane z uwagi na podnoszenie się poziomu morza. Jak można powetować stratę narodom wyspiarskim ich własnego domu? Pojęcie niepowetowanej straty tak samo mocno pasuje do ryzyka utraty stabilnej pokrywy lodowej Arktyki albo ryzyka utraty raf koralowych, które w zasadzie mamy zagwarantowane. Ta retoryka XXI wieku o środowisku mówi, że tu się nie da wypłacić rekompensat. Nie można o tym już myśleć w kategoriach odszkodowań i ceny. Powinniśmy o tym myśleć, nawet etycy podkreślają, że nie mają takich jeszcze pojęć, żeby opisać to, że anihilujemy biosferę, od której krytycznie zależymy. Poproszę kolejny slajd. I teraz proszę Państwa, kiedy pisałam książkę, ona ukazała się w 2018 roku, sytuacja była dużo bardziej patowa i mniej było nadziei. Wiele się zmieniło. Cieszymy się niebywałym zjawiskiem, który nie miał wcześniej precedensu też w historii ludzkości, mianowicie sojusz dzieci, młodzieży i ekspertów wobec polityków, których obie te grupy proszą o zdecydowane działania proklimatyczne, dzieci, które proszą o to, żeby je edukować w kontekście tego, co dzieje się z systemami planetarnymi. Wydarzyła się też pandemia i wydarza się naraz, przez którą nie mogę być z Państwem dzisiaj osobiście. Pandemia jest COVID-19, jest zjawiskiem, mówią eksperci, typowym dla planetarnego kryzysu środowiskowego. Jest efektem utraty bioróżnorodności. Populacje stają się coraz słabsze, szybciej mutują w nich wirusy.
odbieramy dzikim zwierzętom habitaty, żyjemy za blisko tych dzikich zwierząt, przenoszą się te wirusy i tego typu zdarzeń trudnych możemy się spodziewać w XXI wieku coraz więcej. Oprócz pandemii i tego niezwykłego sojuszu, jakim są młodzieżowe strajki klimatyczne i ruchy na rzecz klimatu i ochrony środowiska w XXI wieku, no mamy przede wszystkim Europejski Zielony Ład, który sprawia, że ja nie mówię już o impasie polityki klimatycznej, ale staram się używać kategorii kiełkowania polityki klimatycznej, bardzo mocno kibicując temu niezwykle pionierskiemu programowi. No i wreszcie w Stanach Zjednoczonych, kiedy pisałam, wydawałam książkę, prezydentem był Donald Trump. Teraz na szczęście jest nowy prezydent, który zapowiada zupełnie inne podejście tego wielkiego mocarstwa do polityki proklimatycznej. Donald Trump w jednej z pierwszych swoich decyzji obciął finansowanie dla amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Niedawno oglądałam wywiad z panem Trumpem, gdzie dziennikarz pyta, jak on sobie to wyobraża, co teraz będzie ze środowiskiem, skoro tych funduszy już nie ma. Trump powiedział, nie, my nie zostawimy sobie trochę środowiska, prawda? Pokazując, jak bardzo myśli on i wielu pewnie jeszcze innych takich kategoriach dualizmu, nie przyswajając ani tych danych, nie biorąc pod uwagę tych ostrzeżeń, które formułują eksperci i nie myśląc w kategoriach tego splecenia naszego funkcjonowania z czynnikami pozaludzkimi, z tym, co przyrodnicze. Bardzo gorąco Państwu polecam film dokumentalny, którego plakat tutaj Państwo widzicie, o tym, o młodych, przedstawiam sylwetki młodych dzieci, studentów, którzy zdecydowali się włączyć do aktywizmu i pokazuje, jaką cenę płacą ci ludzie za to, żeby wyrażać troskę i zaniepokojenie o ich własną przyszłość. Zobaczcie Państwo, że socjologowie formułują ostatnio tezy o tym, że mamy ogromny taki podział między pokoleniami. Pokolenie obecnych decydentów, 60-latków, nie bierze pod uwagę interesów najmłodszych. Zabiera im przyszłość, tak jak napisała tutaj ta dziewczyna z Warszawy. Poproszę kolejny slajd. Teraz proszę Państwa, w tym kontekście pojawia się, na pewno słyszeliście o depresji klimatycznej, pojawiają się takie słowa, że być może powinniśmy cenzurować naukowców, te dane są nazbyt przytłaczające i przygnębiające. I rzeczywiście, ja bym powiedziała, należy się pochylić nad tym problemem. Z badań psychologów, którzy to zrobili, wynika, że nie ma sensu tych negatywnych emocji tłumić i wypierać, ale możemy je próbować przeżyć konsekwentnie po to, żeby mogły nas wzbogacić. Jedna z badaczek proponuje, by myśleć o tych procesach w kategoriach ekożałoby, tak jak tu Państwo widzicie na slajdzie, tak jak macie fazy żałoby, kiedy odchodzą od nas bliskie osoby, tak i tutaj my możemy zakończyć ten proces fazą akceptacji, która nieodwracalnie nas zmieni, po to, żeby nie być obojętnym wobec tego, co się dzieje. I chociaż psychologowie mówią, że nie ma czegoś takiego jak depresja klimatyczna, bo depresja jest to określona jednostka chorobowa o sprecyzowanych parametrach, to mówią, że mamy do czynienia z pewnym typem cierpienia egzystencjalnego. Ci wszyscy, którzy nie myślą w takich kategoriach, że zostawimy trochę środowiska, tylko ci wszyscy, którzy widzą wycinane drzewa, osuszane bagna, procesy, które brak owadów, procesy, które nas otaczają, susze. Wiemy, że nie motywuje nas takie pornograficzne zagłębianie się w katastrofę, w którym to procesie my tracimy grunt całkowicie pod nogami. Tego byśmy chcieli uniknąć, ale proszę Państwa, nadzieja, która jest bardzo trudną postawą, szczególnie wobec tych danych, jakie Państwu przed chwilą przedstawiłam, nadzieja musi być oparta jednak na realistycznych danych przytaczanych przez naukowców, choć są one dla nas bardzo trudne do przełknięcia, dlatego że jeżeli mamy nadzieję opartą na urojeniach, ona zamienia się w czystą fantazję.
taki charakter mają moim zdaniem niektóre propozycje planów zmiany klimatycznej, o których powiem za chwilę. Poproszę kolejny slajd. Ja, proszę Państwa, mówię w książce i w swoich wykładach o marazmie. Jest to taka kondycja, struktura, w której nie rozpoznaje organizm otoczenia, nie uczy się, nie docierają do niego sygnały, wypierana jest wiedza i raporty i ostrzeżenia naukowców, przez co nie jest zdolny do działania. Są różne uwarunkowania tej przemagającej struktury marazmu. Jako socjolożkę interesują mnie najbardziej te geopolityczne, instytucjonalne, społeczne, chociaż tutaj społeczne są mocno związane z psychologicznymi. Wiemy, że współcześni obywatele, raportują nam socjologowie, nie mają poczucia sprawczości i dlatego ulegają też często głosom populistycznym. Wiemy, że mamy silne przyczyny geopolityczne tego biznesu as usual, biznesu jak zwykle, podpowiadającego nam, jak gospodarować na ziemi, jak wydobywać zasoby, jak konsumować, jak rosnąć, tak? Ten problem wyparcia, on na pewno jest czymś, co na wszystkich, jakby przez wszystkie rozdziały mojej książki się przebija. To, czym zajmuję się obecnie, jest to analiza retoryki klimatycznego korygowania kapitalizmu i próby wypracowania możliwych sposobów bojkotu marazmu, o czym możemy w dyskusji jeszcze wspomnieć. Poproszę następny slajd. Proszę Państwa, filozofowie nauki uważają, że to zjawisko jest jednym z najlepiej udokumentowanych zjawisk w historii nauki. Badacze prowadzą badania, granty, projekty, w zasadzie rozumiejąc, że mamy do czynienia już z przesuniętymi strefami klimatycznymi, na przykład w Polsce. Jest to ogromne przedsięwzięcie też ludzkości, żeby rozeznać się w tym, na czym stoimy, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z klimatem, co dzieje się z atmosferą, jak to jest sprzężone z procesami hydrosfery, jak to się wiąże z problemami dla biosfery. I poproszę następny slajd. W moim bliskim mi nurcie studiów nad nauką bardzo szybko mamy tam taką dziedzinę, która zajmuje się analizą kontrowersji. Od tego tematu ja w zasadzie znalazłam się wśród tych tematów, wśród tych wątków, o których dzisiaj dla Państwa mówię. Otóż my już nie tylko, socjologowie nauki już nie tylko nam pokazują, że istnieje konsensus w klimatologii na temat tego, że mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną wywołaną działalnością ludzką, że globalna zmiana środowiskowa jest realna i dzieje się teraz, ale wręcz mamy konsensus na temat konsensusu, bo te badania musiały być powtarzane. Takie artykuły Johna Cooka, Naomi Oreskes ukazywały się w 2013, 2016, powtórzone, analizowano stan wiedzy klimatologicznej, sprawdzając, czy są tam sceptycy. Okazuje się, że rzeczywiście jest to margines, poniżej 3% specjalistów proponuje nam teorie alternatywne, ale nie przeszkadza to, jak widzicie Państwo, denialistom, tym, którzy nazywać się chcą sceptykami, ale na to moim zdaniem nie zasłużyli, bo to jest zbyt nobilitująca etykietka, bo sceptycyzm musi mieć podstawy racjonalne pewnego typu i krytyczne, więc denialiści od tego, że marzną na werandzie, potrafią naprawdę sformułować przedziwne tezy. Widzicie Państwo, ja sama słyszałam od niektórych komentatorów, że nie przeszkadza im to, co dzieje się z planetą, bo lubią ciepełko. Niektórzy mówią o tym, że te procesy, które zachodzą, nie są groźne dla Polski, bo Polska dokupi sobie wody, kiedy będzie susza. Więc pomimo tego, że mamy absolutny konsensus, niebywale dobrze, niemal absolutny, dobrze udokumentowane dane dotyczące zmiany klimatycznej, przeszliśmy przez epokę takiego upartego denializmu. Poproszę kolejny slajd. Ludzkość, wspólnota Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 80. powołała tę oto instytucję po to, żeby
sposób sprofesjonalizowany oceniać stan wiedzy ludzkości na temat tego, co dzieje się przede wszystkim z atmosferą, ale i pośrednio także ze wszystkimi systemami planetarnymi. Czekamy w tym roku na 6. raport IPCC. Ta instytucja w roku 2007 została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla wraz z Alem Gorem, co jest chyba najwyższym taką najwyższą próbą uznania wśród ekspertów czyjejś pracy. Raporty, które tutaj przywołałam, są tworzone przez 800 ostatnio ekspertów, recenzowane przez 100 ekspertów. Poproszę kolejny slajd. I raporty te są także jednak mimo wszystko negocjowane na poziomie międzynarodowym. Mamy głosowania poszczególnych państw ONZ, które wyrażają swoją akceptację wobec tego, jak formułowane są te raporty. I tutaj widzicie Państwo przykład, który podaje w książce Nowa wojna klimatyczna Michael Mann, klimatolog, który również otrzymał Nagrodę Nobla jako członek IPCC w 2007 roku, gdzie nam pokazał, jaka wojna, walka retoryczna toczy się na łamach, na przestrzeni, w obrębie IPCC, w obrębie ONZ, o każde najdrobniejsze słowo. Kraj, gdzie jego interesy bardzo mocno zależą od przemysłu paliw kopalnych, Arabia Saudyjska, wynegocjował to, żeby słowo significant, znaczny wpływ człowieka na klimat w 1995 roku zamienić na observable, który wydawał się lżejszy w swoich konotacjach. Z takiego powodu, jak tutaj ten przykład, część komentatorów nas uczula, że pomimo tego, iż raporty IPCC brzmią niesłychanie poważnie, niepokojąco i nagląco, to i tak one są nazbyt optymistyczne. Jest coś tutaj na rzeczy, to powinno nas jeszcze bardziej obudzić. Mianowicie, rzeczywiście, ja zgadzam się z taką opinią też, że naukowcy, formułując swoje profesjonalne oceny, rutynowo poruszają się w takiej strefie optymizmu, unikają katastrofizmu, tej pornografii katastrofy. Stąd też możliwe jest to, że naszą wiedzę o powadze tej sytuacji jak gdyby odczujemy, przetrawimy nieco za późno. Poproszę kolejny slajd. W obrębie studiów nad nauką mamy analizę tego, co działo się a propos ruchu denializmu. Ta analiza jest już dosyć dobrze znana, także i w Polsce. Ja mam duży rozdział na ten temat, retoryka dezinformacji w książce, ale bardzo dobrze to też opisuje Michael Mann w Nowej wojnie klimatycznej. Jest to praca, którą przełożono na Polski w zeszłym roku. Chodzi o to, że mieliśmy do czynienia, zlokalizowany został bardzo dobrze taki przemysł produkcji wątpliwości na zlecenie dużych korporacji, świetnie finansowany przez przemysł paliwowy. Think tanki, które były do wynajęcia. Taka firma, na przykład Brown and Williamson, w roku 69 sprzedawała swój produkt, mówiąc: my produkujemy wątpliwości. Jeżeli fakty naukowe zagrażają twoim interesom, masz firmę, której zagraża nauka, my zakrzyczymy ten fakt kakofonią zastrzeżeń. Jak podaje Michael Mann, producenci wątpliwości też byli wynajmowani do tego, żeby dyskwalifikować naukowców. Taki badacz Gene Likens, który badał kwaśne deszcze, oferowano $500,000, Edison Electric Institute oferował $500,000 za to, żeby zdyskredytować tego eksperta. Tu widzicie Państwo, jak ogromne to są sumy, jak są tutaj wielkie przewagi strukturalne producentów wątpliwości wobec tego, co stanowi nauka. Proszę następny slajd. Okazało się jednak, że dzięki ciężkiej pracy znowu badaczy, którzy odkryli te strumienie finansowania, te podręczniki, te wskazówki, jak podważać fakty naukowe, jak kompromitować klimatologów, okazało się, że jednak kondycja nauki z jej krytycyzmem, otwartością, broni się w tym sensie, że chociaż jest podatna na kakofonię zastrzeżeń, bo to jest istotą nauki, że potrzeba tej kakofonii zastrzeżeń, żeby ugruntować solidny fakt, to zobaczcie Państwo, że pomimo tych wszystkich pieniędzy i wysiłków,
quasi-ekspertów, którzy powinni moim zdaniem być pociągnięci teraz do odpowiedzialności, kiedy już to wiemy. Pomimo tych wysiłków nie udało się denialistom wytworzyć solidnego przeciwfaktu, tego, że nie mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną albo że jest jakieś solidne, alternatywne wyjaśnienie. To stało się też możliwe dzięki temu, że firma Philip Morris Corporation przegrała proces w Stanach Zjednoczonych o to, że dezinformowała swoich klientów i opinię publiczną, wiedząc o szkodliwości palenia i biernego palenia, mając dane na ten temat, dezinformowała wynajmując handlarzy wątpliwościami. I poproszę kolejny slajd. Nie byłoby jednak tej naszej wiedzy, gdyby nie sygnaliści, nazwijmy ich tak, badacze lub dobrzy dziennikarze, którzy poprzez godziny w archiwach odsłaniają dla nas te konflikty interesów i pokazują, kto dezinformuje i w jakim interesie. I jeżeli ktoś z Państwa, jeżeli mamy pewne wątpliwości, że dzieje się dezinformacja, pokazuje nam to, że społeczeństwo potrzebuje dobrego etosu chronionych przed rynkiem dziennikarzy i naukowców, którzy będą nam pokazywali, na czym rzeczywiście stoimy. Tutaj macie Państwo książkę profesor Oreskes, która jako jedna z pierwszych opisała kampanie dezinformacyjne dotyczące globalnego ocieplenia, która jest esejem science fiction pokazującym nam, w jaką stronę zmierzamy w XXI wieku, jeżeli będziemy kontynuować ten business as usual. I poproszę następny slajd. W tej kampanii dezinformacyjnej mieliśmy różnych aktorów. Oni zostali mniej więcej opisani, mamy wysyp literatury. Wiemy, że bardzo złą rolę odegrały media. Tutaj mamy telewizję Fox News powiązaną z think tankami, powiązaną z wielkimi graczami na rynku paliwowym. Mamy też film, który bardzo zabawny, można, to jest film, który w 2007 roku ukazał się, fabrykując dane dotyczące tego, jak działa IPCC, jak funkcjonuje rzekoma kontrowersja wokół zmiany klimatycznej, gdzie można ten film oglądać poszczególnych wypowiadających się quasi-ekspertów z listą nazwisk występujących w pracach o dezinformacji. Po prostu te wszystkie nazwiska są to nazwiska tych graczy, którzy już dzisiaj zostali świetnie opisani, ale w 2007 roku nie było jeszcze tych badań, nie było tej wiedzy. Kampanie denialistyczne, twierdzi się, zabrały ludzkości kilka dekad, jeżeli chodzi o skuteczne działania na rzecz polityki proklimatycznej. I poproszę kolejny slajd. Jeden z moich ulubionych komików, ale też i dziennikarzy śledczych, takie zabawne, prześmiewcze dziennikarstwo śledcze, Przegląd tygodnia z Johnem Oliverem. John Oliver w takim odcinku Climate Change Debate, debata wokół zmiany klimatycznej, elegancko nam obnaża istotę problemu, jeżeli chodzi o to, jak zawiodła etyka mediów a propos denializmu klimatycznego i innych typów denializmu. Otóż co robi Oliver? Państwo wiecie, że dziennikarze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, funkcjonowała taka zasada etyczna bezstronności mediów, która podpowiadała wielu dziennikarzom, że oni, jak mamy konflikt, to powinni zapraszać przeciwnika i zwolennika danej tezy. Dzisiaj okazało się to bardzo niebezpiecznym, fałszywym schematem, od którego dziennikarze powinni odejść, mają większą niestety odpowiedzialność, muszą rozeznawać się w stanie kontrowersji, czy ona rzeczywiście ma miejsce w obszarze sprofesjonalizowanej nauki, czyli tam, gdzie publikuje się najlepsze prace naukowe. I tak jak w klimatologii ten konsensus wynosi 97%, i 3%, mamy około 3% sceptyków, denialistów, a my często w mediach widzieliśmy jednego sceptyka, jednego denialistę i jednego eksperta, który mówił, co głosi nauka o zmianie klimatycznej. Tak John Oliver do swojej debaty zaprosił trójkę denialistów i 97 ekspertów, którzy po prostu sam ich widok nam pokazuje, że kampania Global Warming Denial Movement została sfabrykowana. I poproszę kolejny slajd. Chyba cztery nam zostały. Widzę, że czas się pomalutku kończy, ale myślę, że jeszcze tę chwilkę możemy poświęcić. Wojtku? Tak, Ewo, tak, prosimy.
W razie czego to proszę mówić. Edukacja klimatyczna, to już jest moje, zmierzam pomalutku do, bo proszę Państwa, do tego, co dzieje się obecnie, jeżeli chodzi o to, jak przepoczwarzył się denializm. Świetny artykuł, który tutaj przywołuję na tym slajdzie, dlatego że dwójka australijskich badaczy przeanalizowała wiedzę z komunikacji publicznej na temat tego, jak denializm funkcjonuje, jak się sprawdza, jak mu przeciwdziałać. Co działa, żebyśmy nie dali się łapać w tę pułapkę handlarzy wątpliwościami. Twierdzą, podsumowując wiele innych badań, ci autorzy, że absolutnie powinniśmy wychodzić od podkreślania tego, że to jest taki konsensus w klimatologii, 97%. Nie wiedzą o tym ani prawicowo nastawieni, ani lewicowo nastawieni, przebadani przez socjologów, obywatele w wielu różnych krajach, i dana, ten fakt empiryczny robi duże wrażenie. Druga strategia to jest pokazywać, jak funkcjonowały te triki handlarzy wątpliwościami, pokazywać ich retorykę, obnażać ich mechanizmy. Na przykład to były takie mechanizmy, gdzie pokazywano strategia there is no proof, no jeszcze nie ma stuprocentowego dowodu, tak? I nauka jest na to podatna, bo w nauce nie ma stuprocentowych dowodów i zawsze można powiedzieć, te badania należy powtórzyć, większą próbę, jeszcze lepiej dobrać materiał. Były też takie triki, które przypominały greenwashing, próby wcielania się quasi ekspertów, podszywania się pod prawdziwe, dobrze brzmiące nazwy organizacji prośrodowiskowych albo eksperckich. Wszystkie te triki bardzo dobrze opisuje MEN, a także staram się je opisać w swoim rozdziale. Bardzo dobrze też sprawdza się jednak realizm. To znaczy, pomimo tego, że nie chcemy nikogo paraliżować tymi danymi, nie powinniśmy iść w stronę takiego zagłębiania się w katastrofizm, bardzo dobrze sprawdza się to, żeby pokazywać jednak fakty, niepokoić naszych odbiorców, ale dawać nadzieję do optymizmu. Dla mnie ogromne nadzieje do optymizmu daje Zielony Ład, daje to, co w tej chwili się dzieje, jeżeli chodzi o politykę wielu krajów. I szczególną nadzieję daje mi taki cały obszar badań klimatycznego, korygowania kapitalizmu, ekonomii ekologicznej, gdzie pokazuje nam się po kolei od już kilku dekad, jak powinniśmy przestawić nasze myślenie o gospodarowaniu po to, żeby doprowadzić do dekarbonizacji na skalę globalną. Poproszę kolejny slajd. Otóż to jest właśnie ta książka Michaela Manna. Ten przepoczwarzony denializm wedle tego autora ma 4 formuły obecnie. Nie ma już takich denialistów, którzy nie wierzą, że mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną wywołaną działalnością ludzką. To jest 2-3%. Natomiast mamy problem z tymi, którzy uważają, że niewiele już można zrobić. I tych nazywa man fatalistami klimatycznymi, o czym jeszcze za chwilę. Bardzo mocno funkcjonuje tak zwana spychologia, która pokazuje, przenosi ciężar odpowiedzialności na jednostki i na nasze wybory zakupowe. I to nie jest przypadek, że takie firmy jak BP sponsorowały kalkulatory osobistego śladu węglowego po to, żeby odwrócić uwagę od walki o systemowe legislacje polityczne. Niestety mocno się sprawdza też taka strategia denialistyczna wbijania klina opisywana przez Manna. Polega ona na tym, że wytyka się działaczom i badaczom hipokryzję, na przykład pokazując, że Greta Thunberg coś zjadła z opakowania plastikowego, albo że Leonardo DiCaprio gdzieś leciał samolotem. Przeciwstawia się sobie tych ludzi, a jeżeli aktywiści wejdą w to, na przykład taki badacz jak Kevin Anderson próbuje żyć niesłychanie niskoemisyjnie, podróżować niskoemisyjnie i pokazywać świadectwo, dawać swoim życiem tego, jak zależy mu na tej tematyce, to i tak może być wykorzystane jako narzędzie przeciwko tym problemom, bo ukazuje ono ekoaktywistów jako ekoradykałów, jako niebezpieczne jednostki, które odbiorą nam, zwykłym obywatelom, na przykład w Polsce, prawo do kotleta, wakacji w Turcji i własnego SUV-a. Więc zobaczcie Państwo, że ta strategia wyzieleniania się, unikania rzekomej hipokryzji,
rozliczania siebie nawzajem jest zupełnie ślepą uliczką. I dobrze, że ta książka wyszła po polsku. Myślę, że ona dużo cierpienia nam nas uchroni przed wieloma takimi fałszywymi ścieżkami rozumowania. I poproszę może, to jest mój przedostatni slajd, ale myślę, że ponieważ czas nas goni, to będzie mój ostatni slajd. Dwie strategie, które Mann przedstawia w swojej pracy. I pierwsza to są właśnie te urojone nadzieje. Ja Państwu mówiłam o tym, że tak, nadzieja jest bardzo trudna, ale musi być budowana niestety na tych przykrych danych, z których startujemy. Nie czas, mówią eksperci, na urojone możliwości, kiedy mamy anihilację biosfery, kiedy jesteśmy tak blisko tąpnięć. To już nie jest czas na marzenia o tym, że uciekniemy od tego wszystkiego na Marsa na przykład. Tutaj wymieniłam plany awaryjne, jak te, które w literaturze o klimatycznym korygowaniu kapitalizmu są rozwiązania krytykowane jako nieuzasadnione. Zalesianie na przykład, jest to w Polsce bardzo modny plan awaryjny, mówi się o tym, że możemy dalej spalać węgiel, bo obsadzimy Polskę drzewami. Jak się temu bliżej przyjrzymy, potrzebowalibyśmy trzech takich krajów jak Polska, żeby tyle drzew zasadzić, żeby wchłonęły one nasze emisje, a plantacje drzew też są niestety bardzo szkodliwe. Jest to całkowita utopia myśleć w ten sposób. Musimy redukować konsumpcję i wtedy redukować emisje. No i wreszcie fatalizm klimatyczny. Postawa, która jest nowym denializmem i na którym bym chciała zakończyć i przed którym chcę Państwa przestrzec. I sami zobaczycie, pewnie widzicie to wokół siebie, że to jest najpopularniejsza forma obecnie wyparcia. Czyli ja już wiem, że to nie są kontrowersje, że sytuacja jest poważna, że za dużo już tych ekspertów, tych ostrzeżeń, tych danych, ale twierdzę, i tak nic się z tym nie da zrobić. Zamykam oczy, odwracam głowę, nie robię nic, nawet w swojej strefie komfortu. Bardzo niebezpieczne, w Stanach Zjednoczonych około 30% to ludzie, którzy myślą w ten sposób i to do nich musimy kierować w tej chwili apele, jeżeli chodzi o mobilizację społeczną. No, z mojej strony to wszystko, bo cały czas patrzę z niepokojem na zegarek, także dziękuję, może jeszcze zdążymy pytania. Jestem słyszany? Tak. Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa miałby pytania do Pani Profesor? Już podchodzę. Może. Może jednak. Wydaje mi się, znaczy patrząc na problem, tak jak on jest tutaj postawiony, szczególnie jeżeli mówimy o emisyjności, to być może parametr konsumowania energii jest właściwszym podejściem. Co prawda byłby to potężny cios w funkcjonującą obecnie ekonomię i jej podstawy, no, które gwarantują stały przyrost ludzkości. Czy ja mogę odpowiedzieć od razu, czy czekamy, zbieramy pytania dalej? Może od razu, prosimy. Tak, żałuję, że nie widzę. Zobaczę dopiero za jakiś czas, tak, na filmie, na YouTubie, kto pytał, jak pan pytał. No tak, bo to jest świetne pytanie. Ono właśnie odsyła bezpośrednio do tej dyscypliny, o której państwu mówiłam, którą się zajmuje ekonomia ekologiczna dewzrostu, gdzie badacze, którzy na poważnie, to jest dyscyplina, gdzie w mojej ocenie w udany sposób następuje przyswojenie tych danych z raportów przyrodoznawczych do naszego myślenia o przyszłości społeczeństwa, o przyszłości gospodarowania. I tam teza jest taka, business as usual to powinna być przeszłość jak najszybciej i zróbmy to w sposób planowany, bo będzie nam groził chaos, bo to jest dla nas tak ważne cały czas, żeby rosnąć, tak? Żeby rosła nasza zasobożerność, energożerność, miejsca pracy, gospodarka, PKB. I teraz ekonomiści ekologiczni mówią, że to jest myślenie, że ludzie próbują myśleć, kiedy myślą o nieskończonym wzroście na planecie, o skończonych zasobach, w ten sposób, jakby chcieli upiec 100 kg ciasta, 200 kg ciasta z 1 kg składników poprzez ulepszanie piekarników.
To jest nasze myślenie o tym, czym jest wzrost wydajności gospodarek i jak w związku z tym powinno to PKB też nam cały czas nieskończenie rosnąć. Natomiast zasoby planety są wyczerpywalne, jesteśmy blisko tych granic ich wyczerpania. Dlatego w ekonomii ekologicznej do wzrostu postuluje się czas wolny, wystudzenie konsumpcji, najpierw w krajach bogatych. Odsyłam do moich tekstów, jest coraz więcej tych tekstów. Mogę też podać listę lektur. Mamy pierwsze świetne prace przełożone w zeszłym roku na ten temat na język polski. I znowu przez to, że czas nas goni, nie będę się bardziej rozgadywała. Dziękuję za to pytanie. Ja mam pytanie, a właściwie refleksję, bo na slajdzie, który był przedostatni albo ostatni, książka Michaela Lamana, była taka uwaga, że indywidualizowanie osłabia w ogóle całą walkę z tym dużym przemysłem, no, ze sprawcami tego naszego problemu, bo są zidentyfikowani bez wątpienia. A nie wiem, czy to nie jest demotywujące, to jest raz, ale jednak chciałbym bronić wartości, jaką niesie zrównoważony styl życia, jakkolwiek by nie był on uprawiany, czy też manifestowany, czy przez rower, czy przez wegetarianizm, cokolwiek. No właśnie, ludzie, nie gromadząc się w masę krytyczną, jednak stanowią potencjał do tej masy krytycznej. Tak. Jak to jest? Dlaczego tak twierdzi? Czytałem Mana i no, ta rzecz nie przekonała mnie w tej książce. Tutaj może brakuje pewnego wyjaśnienia. Ja zgadzam się z twoimi, Wojtku, wątpliwościami. Otóż takie prywatne, trudne często decyzje, wyrzeczenia, lifestyle'owe, one bardzo dobrą rolę pełnią kulturową, dają przykład, sprawiają, bo my się zmieniamy, kiedy ktoś obok nas daje nam przykład i też mocno motywują do działań na rzecz klimatu, których potrzebujemy. Potrzebujemy masowego ruchu, mobilizacji społecznej, ale też to już jest epoka, w której jest za późno tylko na to. Może o to mało wybrzmiało u Mana i w tej mojej wypowiedzi. A badania, które on przytaczał, że indywidualizowanie osłabia walkę o systemowe legislacje, niestety są już badaniami empirycznymi. Pokazuje on, że w kilku krajach przeprowadzono badania takie, że ludzie, którzy rezygnują z czegoś, przesiadają się na rower, gdzie jest bardzo popularny weganizm, wegetarianizm, przestają walczyć o to, żeby politycy reprezentowali te tematy, a my musimy systemowo się zmienić, odejść od subwencji paliw kopalnych, wprowadzić podatki paliwowe itd., itd. Problemem jest potęga korporacji, to są ogromnie złożone problemy tego, jak funkcjonuje business as usual w gospodarce. I zobaczcie Państwo, że kategoria gospodarki niestety bardzo słabo się przebija do dyskursu proklimatycznego. Wielu się wydaje, że w warunkach obecnego sposobu gospodarowania na Ziemi dokonamy kilku tylko kosmetycznych zmian i jakoś wykaraskamy się z planetarnego kryzysu środowiskowego. Nie, po prostu eksperci nam pokazują, że sytuacja wymaga istotowych zmian. I chociaż lifestyle, zmiany lifestyle'owe są ok i należy je szanować i za nimi podążać, to już nie jest czas na to. Niestety tryb pilny tutaj nam wchodzi za bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Ewo, dziękujemy ci bardzo. W takim razie. Widzę, że mamy dobry czas, zgodnie z planem. Mamy świetny czas. Nie wiem, czy technicznie bardzo możemy cię zabrać. Dziękuję. Zabrać na wystawę jakoś technicznie, bo. Chociaż bym chciała was zobaczyć, ale no, na razie. To nie chyba trzeba włączyć Facebooka, chyba. Dobrze. O ile wiem. Bardzo serdecznie ci dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy. A teraz poprosimy panią dyrektor, panią Marię Juszczyk i Pawła Baranowskiego, naszego przewodniczącego stowarzyszenia o i państwa, tak, bo 20 po, tak, dokładnie
w tej chwili jest zapowiedziana transmisja z otwarcia wystawy. Ta wstążka to miała być Żurawinowa, bo jest Żurawinowa, nie wiem, bo podobno w lutym chodzi się po Żurawiny na Mokradła, ponieważ są zamarznięte według niektórych, ale nie wiemy. Także zapraszamy na wystawę. Znaczy pewnie Państwo możecie sobie jeszcze chwileczkę, tą krótką chwilkę posiedzieć, bo my dosłownie parę słów. Właśnie dzisiaj w Galerii Promu Kultury będziemy mieli razem z panem Pawłem Baranowskim, prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich, otworzyć wystawę. Bardzo nam jest miło. Wystawa fotografii pana Wojciecha Cholnickiego, którego witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie Wojtku. Dobry wieczór. Wystawa nosi tytuł Zapiski z wędrówek. I na pewno usłyszymy coś więcej na ten temat. A ja chciałam, zanim będziemy przecinać tę symboliczną wstęgę, chciałam przede wszystkim ogromnie podziękować Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich za inicjatywę dzisiejszego wieczoru i tej wystawy. To, że udało nam się tak to wspólnie zaplanować, że właśnie 2 lutego w tym Światowym Dniu Mokradeł możemy się też chociaż w taki symboliczny bardzo sposób wpisać swoim głosem, swoim gestem w ten tak istotny problem dziś na świecie. To bardzo cenne i za to bardzo dziękuję. Zanim oddam głos panu Pawłowi Baranowskiemu i panu Wojtkowi Cholnickiemu, chciałam również podziękować panu Wojtkowi Bagińskiemu, który tutaj z gronem najbliższych współpracowników, pan Wojtek spędził tu ostatnie kilka dni na niezwykle mozolnej, wspaniałej pracy przygotowywania tej wystawy, którą będziecie państwo mieli przyjemność za chwilę obejrzeć. Wszystko tu jest skonstruowane specjalnie na tę wystawę w sposób naprawdę przemyślany, perfekcyjny. Bardzo za to dziękuję i wielka przyjemność. Dziękuję. Oddaję głos panie Pawle. Dziękuję. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Przede wszystkim to ja chciałem podziękować uprzejmości pani dyrektor, że po raz drugi możemy Państwa witać, tym razem na otwarciu wystawy fotografii. Proszę Państwa, tak jak żeśmy się wcześniej dowiedzieli, Światowy Dzień Mokradeł nie został wymyślony w Polsce, tylko daleko od nas. My nie mamy takich problemów, jak mają inne kraje, jeżeli chodzi o brak wody. U nas jest, w języku polskim jest bardzo dużo wyrazów bliskoznacznych, tak? Jakieś rozlewiska, bagna, moczary, trzęsawiska. Nigdy żeśmy nie mieli w naszej strefie klimatycznej, w naszym obszarze gospodarczym jakichś dużych problemów, to właśnie ilość tych terminów świadczy, że rozróżniamy bardzo wiele form. Natomiast każdy z tych terminów określający mokradła, trząsawiska dla mnie i pewnie dla Państwa kojarzy się z dużym terenem, z dużym obszarem. Tak sądzę, tak to jest. I teraz proszę sobie wyobrazić, że duży teren, tętniący rodzącym się życiem, trzeba zamknąć w małym ułamku sekundy na jednej niewielkiej klatce filmu. Teraz to nie są już klatki filmu, to są inne technologie, ale dla
dla jasności nazwijmy to, że w jednej niewielkiej klatce w ułamku sekundy trzeba zawrzeć ideę wielkich obszarów, na których rodzi się i buzuje życie. To trzeba naprawdę potrafić. No sorry, no trzeba mieć talent. Dobra, słuchajcie Państwo. Dziękuję za przybycie, dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Tobie Wojtku za wystawę i dla pewnej równowagi do wykładu, który żeśmy słyszeli, a który nie był za bardzo optymistyczny. Zapraszam Państwa, zapraszamy Państwa na tętniącą życiem, kolorami i opisującą cudowne życie wystawę fotografii Wojtka. Dziękujemy serdecznie. Panie Wojtku, czy może parę słów, coś chciałby Pan powiedzieć? Dwa słowa powiedzieć, tak? Dzień dobry. Ja chciałbym po prostu podziękować, bo ja krótko będę mówić. Ja chciałem podziękować Wojtkowi Bagińskiemu, który jest takim spiritus movens w ogóle tego przedsięwzięcia i bez niego no nie byłoby tej wystawy. To jest Wojtek, Krzyśkowi Pietrzakowi i Waldkowi Dugorleskiemu, którzy to pracowali, a Waldek jakby Gorleski jest jakby kuratorem wystawy i on dokonał wyboru tych zdjęć, jest autorem aranżacji. I to wszystko. To do powiedzenia, także że zapraszam do oglądania wystawy. To my może teraz będziemy przecinać. Ale to musimy to zrobić w jednym miejscu, czy niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Dobrze. Dobrze. Spadnie kawałek, tak. Dobrze. Będzie można po nim spacerować. Dziękujemy. A masz Paweł, bo może jeszcze coś zagrałeś tu. Dobrze, to ja zabieram wszystkie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Bardzo miłe miejsce i bardzo ta praca się tutaj też była. Znaczy nie, to jest tylko, że się robi coś takiego, czego się robi na co dzień. To jest, dlaczego dobra? To jest bardzo dobra. Bagienko. Dziękuję. No. Bagienko, miałem taką ksywę w szkole. Ale miałem jeszcze gorszą. Wiecie co, nie ma wina ani wody ze względów tych sanitarnych.